Cześć, witajcie. Nadajemy ponownie z naszej szoferki. Jak się okazało, ostatnio z Łukaszem siedzieliśmy nad kalendarzem naszych wydarzeń i planów. No i okazało się, że nie posiedzimy za długo w domu, w suchej, tylko od razu musimy ruszać w trasę. No i właśnie jesteśmy w drodze. Teraz jedziemy do Żor, na Śląsk, gdzieś, do Aleksandra. Jedziemy się zobaczyć z naszym montażystą. A potem jedziemy w kierunku Wrocławia i Poznania i Łukasz Wam powie, kogo będziemy dzisiaj albo już jutro widzieć. Kamila z Kiki Świat. Jej! Jedziemy do Kamila! No i oczywiście Kasię i Szymonka i dziewczynki. Także jedziemy do nich, będziemy u nich jutro prawdopodobnie. Czy albo za, może dzisiaj, może jutro, zobaczymy jak do tego pojedziemy. Bo mamy też go później, także zostańcie z nami. Taka ciekawostka, bo parę osób ostatnio napisało, że byśmy sobie zanotowali tempomat. Otóż my, kochani, mamy tempomat. Tutaj jest taka wajcha. I ja nie muszę dodawać pedału gazu podczas jazdy, ustawiam sobie daną prędkość i samo auto jedzie, więc ja mogę teraz iść zrobić kawę, herbatę, ryżu gotować albo coś w tym stylu, nie? Żartuję, dodaję gazu. Także polecam tempomat do samochodu, do vana, do kampera, bo to jest niesamowicie wygodne. Mega, 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 mega wygodne. Potwierdzam. Będzie wyjątkowy dzień dla Aleksandra, ponieważ... Co się śmiejesz? Śmieję się, bo Aleksander to będzie słyszał. Aha, racja, jak zawodnie. W każdym razie Olek dzisiaj pierwszy raz zobaczy naszego busa na żywo. Zapewne doskonale zna jego układ, rozkład i wszystkie jego szafeczki. Bo widzi dużo, dużo więcej materiału niż leci na YouTubie. Za 300 metrów skręć w lewo. Ale dzisiaj pierwszy raz na żywo, także jesteśmy ciekawi reakcji. No, bus wysprzątany na szczęście, więc wstydu nie będzie. Powiedzmy. Na moje standardy jest on wysprzątany. Na Kasi standardy on jest, powiedzmy, wysprzątany. Jest! I Aleksander! O nie, nie mam wrażności. Jeszcze mogę tylko wycofać, bo mam pojechała do apteki. Okej, okay. Musisz wycofać. Lepiej zostawić tam, siema, tam jak to. Witaj. Chcesz ma cofnąć? Tak, tak. Cofnij. Oh my god. Długi. Co to? Jak krótszy będzie. That what he said! Jeszcze trochę nie wiesz, co. No, no tak, to możesz testować pod tym, pod tamtą stroną. Trochę za wysoki jestem. Dokładnie. Na kamerze to wszystko wydaje się większe tak naprawdę. Jak rozkładasz ten stół na przykład, co na ostatnim filmie było, no. To spokojnie wydawało się, że mogły tu jakieś 3-4 osoby być, tak, a tak. Jak szedłem, to rzeczywiście dwie. No to z ścisku. Teraz już jak było wcześniej tam, tutaj to, to jak przychodzili do nas goście, to nie za bardzo było jak to zrobić, nie? Jak to usiąść? A teraz zauważyliśmy, że tutaj będą dwie osoby siedziały, to tutaj mogą jeszcze spokojnie trzy krzesła być położone nawet, nie? I no tu jedna osoba może siedzieć. A czy teraz jak gibie trochę, jak się ruszamy? No. Po kalendarzu też na początku, jak wiesz, jak wiał wiatr, to my po prostu byliśmy tak... Łóżko wodne. O Boże, to pływa, no pływaliśmy, nie? Tak było na początku, a teraz już jesteśmy przyzwyczajeni. Daję Aleksandrowi wino. Portugalii. Wino verde, młode portugalskie wino, nieosiągalne w innym kraju. Bardziej wytrawne, ale nie jest ciężkie. Jest lekkie. Ono jest lekkie. I to jest nazywane wino verde, czyli wino zielone i to jest oznaczone, młode, to, że wino. Młode wino. Dziękuję bardzo. Także dobra robota, należy się nagroda za doskonały montaż. Boję się wyprostować ten. O, znalazłeś miejsce. Moja żona dzisiaj dostała ode mnie bukiet z okazji 4. rocznicy naszego ślubu. Miłość kwitnie, 4 lata. Jak to szybko leciało. Co to za ironia? Nie, no to jest niesamowite, że po prostu 4 lata nagle zleciało, tak jakby to był tydzień albo dwa. Bardzo, bardzo szybko. Super żona. Kochana.
teraz tak, tu ci napisałam to, co ja bym chciała, żebyśmy wyrazili, ale jakkolwiek ty to zrobisz, jakby zdaje się na ciebie. Ale jeśli na przykład uważasz, że lepiej byłoby po prostu użyć jakby całej ich wypowiedzi, a mniej tego takich ty. Korzystając z tego, że mamy Olka tutaj ze sobą, pomyśleliśmy, że zadamy pytania, które często padają w komentarzach pod filmem i od razu bezpośrednio otrzymacie odpowiedź, pytania związane z montażem i z robieniem naszych vlogów. Znaczy, Kulię w początku montuję w Final Cut Pro, który jest tylko i wyłącznie na system macOS. Średnio, myślę, że to zależy od was. No. Średnio montaż odcinka trwa od 4 godzin do nawet 8-9. A robocze godziny, nie, że siedzę i nic nie robię, tylko rzeczywiście robocze godziny wychodzą od 4 do 9. Wow, to... To przepraszam. Trudne odcinki to... Jakie odcinki? W sensie, jakie te, gdzie trwają 9 godzin? Montaż. Kiedy musi być odcinek emocjonalny, kiedy nie ma naszej podróży samej w sobie, aha, tylko musi być to coś. Aha. Ja nie wiem, jak to ująć, tylko musi być to coś. Emocjonalne, to jest ładne słowo. Ciekawe. Co już... Mamy wino. Ogólnie to wszystko zaczęło się tak, że mój bliski przyjaciel Mirek szukał czegoś ciekawego na Patronite i tak znalazł, można powiedzieć, was. Napisał do mnie, żebym się zainteresował tematem, ponieważ szukacie montażysty. Tak było napisane od razu na opisie. No i sam wiedząc, że nie umiem dobrze montować, to po prostu napisałem, czy mogę to robić wam za darmo w formie właśnie samodoskonalenia swojego kursztu. Zrobiliście casting. Nie wiem, ile osób w ogóle brało udział w nim. Prawie 20 osób dostało ten sam materiał, który ty dostałeś, z czego my wyłoniliśmy tam kilku takich, którzy się nadawali, a na twój był po prostu totalnie inny, całkowicie inny lepiej. Pana, że to było właśnie, wszystkie były w miarę fajne, ale twój filmik się wyróżniał. Czy też w mojej to wyglądało tak, że zrobiłem to tak, jak ja bym chciał, żeby to wyglądało. Tak, tak. Mieliśmy tu dosyć sporo uwag do tego, ale tylko... Tak, lista dlatego... była strasznie długa i potem... Czasem przez te kolejne miesiące listy stało się coraz krótsze, aż teraz coraz częściej dostaje się już nic. Doskonały odcinek, nic nie zmieniamy, wchodzimy na live od razu. Na live. Dzięki za to, że wszystko co robisz dla nas. Dzięki, że płacicie. Dzięki, że płacicie. Kto chciałby się dołożyć, to tutaj zapraszamy na Patronite'a. Tak, bo to tak naprawdę patroni. Dobra, już ci nie zajmujemy czasu, jedziemy dalej, jedziemy do Kikiego. Słońca dla nas. Tam ten szary, smutny dzień. Nie taki smutny, bo z moim mężem. Wesoły, z radością śpiewamy i widać odrobinkę słońca. Kocham to słońce. I od razu jest mi lepiej po prostu. Cały ten zmęczenie znikło. Zamek w Mosznie właśnie jest tutaj 18 km i pojechalibyśmy, bo jest on na naszej liście miejsc do zobaczenia, ale już jest dosyć późno, jest dzisiaj nasza 4. rocznica ślubu i chcemy iść na romantyczną kolację na obiad, a może w Mosznie nie serwują ramen i sushi. Jak to się nie mówi w Mosznej? W Mosznie. Albo w Mosznej. Anyway, wrócimy do zamku w Mosznie. Hey. Kiedyś jeszcze, bo jest przepiękny, fantastycznie, widzieliśmy go już wiele razy w internecie i chcemy tam pojechać. Ktoś na nas trąbi? Czemu? Machał do nas pan. Dzień dobry. Jesteśmy już po noclegu pierwszym w Polsce. W tym etapie pierwszy raz spaliśmy w Polsce na dziko. Znaleźliśmy miejscówkę na Park for Night. Jesteśmy w Opolu. To jest parking przy zoo na jakiejś wyspie.
Przyjechaliśmy tutaj w nocy, było ciemno. Są latarnie, więc nie było aż tak bardzo, bardzo ciemno. Chodziły sobie tam sarny. Potem przyjechały w nocy jakieś dzieci i jeździły w kółko samochodem. Tak dość szybko. Bączki puszczały, ale przeżyliśmy. Troszeczkę się baliśmy, że nas przyjdą, ale na szczęście nie przyszły. Natomiast co się wydarzyło ciekawego, to właśnie te sarny albo jakieś dziki w nocy przychodziły i dotykały samochodu. To na pewno słyszałem, bo to nie były ludzie, tylko to były jakieś zwierzęta. No, jest ładnie, świeci słońce, to jest najważniejsze, bo ostatnie kilka dni było takie nie za ciekawe. Także pakujemy się, jedziemy dalej szybciutko do Kikiego, bo jesteśmy spóźnieni. Jak nam Katarzyncia? Gotowa do wyjazdu? Prawie. Idziemy, bo Kamil już dzwoni, że już czekają, więc... Raz, dwa, Kasia. Pakujemy się. Wreszcie słońce! Jaj! Ale super. Piękna pogoda, nawet ciepło. Także jest super. Nastroje są świetne. Tak jest. A wieczorem dzisiaj jeszcze dojedziemy do Poznania. Idziemy na super imprezę. Idziemy poznać wreszcie ludzi, którzy działają na YouTubie. Idziemy na konferencję live Poznań dla influencerów, także ja jestem mega też podekscytowana. Łukasz, jak się czujesz? No też bardzo, bardzo się cieszę. Fajnie, wreszcie będzie można poznać osoby, których słyszeliśmy i z którymi korespondujemy czasami, ale się znamy z maili. Także super. Jedziemy! Jesteśmy już w miejscowości, gdzie mieszka najsłynniejszy polski youtuber z branży karawaningowej, czyli Kamil z Kasią z kanału Kiki Świat, i będziemy u nich za dwie minutki. Chodź, jest ona przyczepana na świecie. Gdzie chcesz? Kamil! Cześć! Oj, już to! Kiki! Łukasz, możesz sobie tam wjechać. Jest dobra. Dobra. Cześć. My się przywitaliśmy. Ale jeszcze cześć, raz. Witajcie, cześć. To jest Łukasz. Podróżowanie wróciło. I Kasia, cześć Kasia. No, ogólnie wybieramy się na takie wydarzenie Influencer Live, to się nazywa? W Poznaniu. Łukasz tam będzie, to jest taki zlot youtuberów. On chce zrobić rozdział. Tak? No to chodź. To chodź, idziemy na dół, do taty. Opa! Odpoczynam wszystkim. Dzień dobry! Moja mama robi te, jak są świetla, wydmuszki. Wow, to działa! Z tyłu zakręcić. Kto gra na bębenku? Ja. Pokaż. Zajdź na łuka. Tak, tak, ze skóry kozy. Tak. Z koziej skóry. Słuchajcie. Dobra, teraz ty. Co teraz? A ja? Za tym śmiechem tęskniłam. Za tym śmiechem tęskniłam. Przechodzisz szkolenie? Piąteczki. Patrzcie, patrzcie. Ale ładnie. No, ale się udaliście? Zapraszamy na scenę. Okazało się, że Kamil ma szlaufa w domu i będziemy mieć samochód u niego, bo myślałem, że pojedę na myjnię przed tymi targami, żeby go wypicować troszeczkę, bo już jest przykryty brudem, więc teraz będziemy mieć samochodzik. Nie zauważyłem.
zagęszczałam, jak zwykle spotkanie trwało zbyt krótko. Niestety nie mamy tego, tej przyjemności, żeby się zatrzymać tutaj na 2-3 dni. Jedziemy dalej, ale z Kamilem widzimy się jutro na szczęście, chociaż tyle. Super było, no to jest przecudowna rodzinka, tak. Uwielbiamy Kikiego i Kasię. I dzieciaki. Tak, dzieciaczki. Bardzo dużo dobrej energii. Szymon mi pamiętał, i Łukasz. Pa, 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 pa.